Mamy to, na serwerach GOGa, Steama i innych wylądowała wczoraj aktualizacja 2.0, która pozmieniała masę rzeczy. Pewnie większość z Was sporo ze zmian widzi gołym okiem, ale w tym filmie postaram się porównać obok siebie konkretne elementy sprzed aktualizacji i oczywiście po niej. Rozkład jazdy, modele postaci, drzewko umiejętności, wszczepy, fizyka pojazdów, system policji, porównanie wydajności gry benchmarkiem na moim sprzęcie i wiele więcej. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. Zmian jest naprawdę sporo, bugów też jest trochę, aż wczoraj się śmiałem, że kilka dni temu w recenzji wychwalałem małą ilość błędów od premiery, a teraz doświadczyłem ich już więcej niż przez kilka miesięcy po premierze podstawki. Ale przejdźmy do rzeczy, pierwsza i chyba najważniejsza sprawa to oczywiście drzewko umiejętności. Wersja przed aktualizacją, jednym słowem chaos, brak ładu i składu i raczej brak jakichś fajnych zdolności do odblokowania. A tu już wersja po aktualizacji, wszystkie z perków są uporządkowane, każde drzewko jest podzielone na większe i mniejsze perki, które są ze sobą połączone, masa fajnych finisherów, urozmaiceń gameplayowych i wiele innych świetnych zmian. W każdym z drzewek znajdziemy też po jednym perku urozmaicającym jazdę i walkę w pojazdach. Automatycznie zostały zresetowane wszelkie perki i nie trzeba było wydawać na to żadnej kasy tak jak wcześniej, ale nowością jest też przycisk pozwalający zresetować przydzielone punkty atrybutów i to kompletnie za darmo. Na ekranie u Reaper Docków też zaszło sporo zmian. Szkielet V wygląda zupełnie inaczej, ale co ważne zostały dodane dwa wskaźniki po bokach ekranu. Ten po prawej wskazuje poziom pancerza V, bo tak, od teraz pancerz nie zależy od dobranych ubrań, a właśnie od wszczepów. Redzi tłumaczyli tę decyzję wczoraj na Red Streamie i ma ona jeden konkretny powód RPGowy. W Cyberpunku jest wiele postaci, jak na przykład nowy Kurt Hansen, który jest bardzo potężną postacią, a nosi przecież jedynie zwykłą koszulkę. Wszystko to dlatego, że ma on masę wszczepów militarnych i to one definiują jego pancerz i siłę i dokładnie tak lorowo wygląda świat Cyberpunka. Statystykę pancerza głównie zwiększają wszczepy szkieletu i skóry, raczej zapełnianie pozostałych kategorii slotów nie da wam żadnych dodatkowych statystyk. Jeśli chodzi natomiast o wskaźnik po lewej stronie, to pokazuje on poziom człowieczeństwa V. Początkowo jest on na mega niskim poziomie, więc ciężko zamontować jakiekolwiek wszczepy, ale zwiększa się on z każdym zdobytym levelem, odblokowanymi perkami i znajdowanymi drzazgami optymalizującymi systemy V, aby mogły wspierać większą liczbę wszczepów. Sprawdziłem także przebijanie opon w samochodach, bo to było wiele hejtu, że w wieloletnim GTA 5 jest coś takiego, a w Cyberpunku już nie. I faktycznie przed aktualizacją opony były totalnie pancerne, a w patchu 2.0 samochód realistycznie opada na ziemię z konkretnej strony, a opona wygląda na przebitą. Niestety takie testy są teraz utrudnione, bo przechodnie bardziej reagują na nasze akcje, a policja patroluje ulicę, więc zaraz zaczyna się strzelanina. No i właśnie, będąc już przy policji, to tu też nastąpiło sporo zmian. W wersji 1.63 policja spawnowała się kompletnie za plecami gracza, Max tak również. Wtedy wszystkie jednostki walczyły praktycznie tak samo i mało było w tym zabawy. Teraz natomiast w wersji 2.0 z oddali widać, jak podjeżdża policja. Bardzo często da się też zauważyć, jak zwyczajnie stojąca na ulicy policja wsiada do swojego samochodu i rusza w pościg za V. W zależności od poziomu gwiazdek na pole walki może przybiec zwykły policjant, kilku policjantów w radiowozie, policja w wozie opancerzonym, policjant na motocyklu i oczywiście Maxtag przylatujący AV-ką na 5 poziomie. Co więcej, policja reaguje też na ruch na ulicy. Jeśli spowodujemy wypadek, w radiu samochodowym usłyszymy komunikat wzywający policję do przyjazdu do konkretnego miejsca. No aby sprawdzić po prostu, co się dzieje. Początkowo policja dopiero zaczyna śledztwo, więc jeśli nie znajdą cię kolejne przyjeżdżające na miejsce jednostki, to da się nawet uchronić przed walką. Przejdźmy teraz do tego, na co zapewne wielu z Was czeka, a mianowicie zmiany modeli i tekstur postaci. Zacznijmy od Judy. Oczywiście oba obrazy tutaj są przechwycone na dokładnie takich samych ustawieniach, czyli w większości wysokich i na wysokiej jakości tekstur. W wielu z tych modeli wydaje mi się, że o wiele lepiej układają się cienie, światło wydaje się bardziej realistycznie świecić, no i w ogóle lepiej to wszystko wygląda. Postacie wykazują się też o wiele bardziej realistyczną mimiką. Najbardziej zaskoczył mnie chyba model John'ego Silverhanda, bo choć uwielbiałem to, jak wyglądał w podstawowej wersji gry, tak obecny Rockerboy wygląda po prostu obłędnie. U pana widać chyba najmniej zmian, przynajmniej tak na moje oko.
ubrania nie posiadają już praktycznie żadnych statystyk. Są kwestią czysto kosmetyczną. Mówię, że praktycznie żadnych, bo pojedyncze stroje, na przykład kamizelki kuloodporne, wciąż dodają symboliczny pancerz, ale w porównaniu z ilością pancerza dodawaną przez wszczepy jest to tak naprawdę nic. Wciąż jest dostępna opcja transmogowa garderoby, więc ta zmiana wydaje się trochę niepotrzebna, no ale jeśli komuś zależy na każdym jednym punkcie pancerza, to z pewnością garderoba mu się przyda. Telefon to też spore zaskoczenie, wygląda o wiele bardziej intuicyjnie, o wiele przyjemniej się z niego korzysta. Fajnie widać też, kiedy postać pisze do nas dopiero wiadomość, bo przedtem dostawaliśmy odpowiedź automatycznie po wysłaniu swojego SMS-a i było to totalnie nierealistyczne. Kontakty są teraz posegregowane alfabetycznie, więc koniec z szukaniem Reginy pomiędzy jakimś Kerem a jakąś jeszcze inną losową postacią. Jeśli chodzi o interfejs, to ten również się zmienił, ale głównie za sprawą zmiany systemów leczenia i granatów, tych, które wyświetlają się na dole ekranu, które to teraz mamy nieskończone, ale przy tym ograniczone cooldownem. Minimapa też została usprawniona, podczas jazdy samochodem jej zasięg jest dostosowywany do prędkości jazdy, więc jeśli jedziemy powoli, mapa będzie obejmowała mniejszy obszar i analogicznie, jeśli jedziemy szybciej, widok na minimapie będzie sięgał dalej. Walka w pojazdach jest i być może w jakichś przypadkach będzie się ona faktycznie przydawać. Na początku miałem kłopot, jak z niej korzystać, ale po chwili to ogarnąłem. No i co wam powiem, za bardzo nie widzę dla tego zastosowania, ciężko się jednocześnie steruje pojazdem i celuje z broni, więc na pewno trzeba się tego nauczyć i przyzwyczaić do aż tak nowej mechaniki. No, na pewno na motorze fajnie wygląda trzymanie broni. Zostały też dodane dwa nowe kąty kamery podczas jazdy, jeden jeszcze dalszy dla samochodu oraz bliższy dla motocykla, który chyba podoba mi się najbardziej do tej pory z tych wszystkich ustawień kamery. Crafting został wyodrębniony z drzewka umiejętności, teraz nie musimy już mieć żadnych perków z kategorii zdolności technicznych, craftować w 2.0 może każdy, kto posiada dany schemat i odpowiednie materiały. Te też zostały scalone ze sobą, bo na 1.63 były chyba dwa rodzaje każdej kategorii materiałów, teraz mamy po prostu pojedyncze kategorie rzadkich, epickich itd. Dodaną nowością jest też to, że od teraz można craftować również wszczepy, ale nie miałem jeszcze okazji tego przetestować za bardzo. Zmiany na mapie być może kogoś zaskoczą, bo fakt, na mapę zostało dodane Dogtown i faktycznie można już przejść się przed bramy i powalczyć z milicją Bargest, ale co ciekawsze, na mapie pojawił się też kolejny nowy obszar, stacja kosmiczna Orbital Air. Być może zostało to dodane jedynie tak rekreacyjnie, aby móc pozwiedzać to miejsce, a może będzie z tym miejscem wiązał się jakiś wątek w dodatku. Pożyjemy, zobaczymy, do premiery Phantom Liberty zostało już tylko kilka dni, musimy uzbroić się w cierpliwość, już wkrótce wszystkie nasze teorie zostaną zweryfikowane. Jest też kwestia balansu gry. Od patcha 2.0 poziom i umiejętności wrogów skalują się wraz z poziomem V, więc czym więcej wszczepów mamy, im lepszych broni używamy, tym silniejszych przeciwników spotykamy. Kolejną sprawą jest to, że z pokonanych wrogów wypada teraz o wiele mniej lutu i jest to lut niższej klasy. Ponadto z przeciwników nie wypadają już ubrania, bo jak mówili Redzi, było to dziwne, że V ściągał z trupa ubrania i ubierał je na siebie. Asortyment sprzedawców broni i Reaper Doków skaluje się od teraz razem z naszym poziomem. Dlatego jeśli macie na przykład 5 poziom i nikt nie ma w ofercie interesującego was przedmiotu, to zapewne pojawi się on, gdy wbijecie wyższy trochę poziom. No i bronie i wszczepy nie są teraz podzielone już na powszechne, epickie, rzadkie, legendarne, tylko na generacje sprzętu. Mamy generację 1, 2, 3, 4, 5 i plusy pomiędzy nimi. Wiele z tych zmian balansowych spotkało się już ze sporą krytyką ze strony graczy, ale połowa je chwali, połowa na nie narzeka, ale tak naprawdę raczej ciężko wszystkim naraz dogodzić. Przez 3 lata Redzina słuchali się, jaka ich gra jest niezbalansowana, no to teraz macie. A propos, podobno bossy są teraz trudniejsze, więc koniec Adam Smasherem padającym na 5 strzałów i 2 uderzenia Mantis Blade'ów. Zrobiłem też benchmark z El Coyote Coho i wyniki są praktycznie identyczne, jest to kwestia 2-3 klatek. Z pomniejszych rzeczy to w mieszkaniu V pojawia się teraz Johnny i można z nim usiąść na kanapie i pogadać na kilka tematów. Po wejściu na stary save dzwoni do nas Victor z wiadomością, że pojawiła się nowa aktualizacja wszczepów, co jest oczywiście pretekstem do przebudowania swojej postaci u jakiegoś Reapera. No i oczywiście została dodana cutscenka, podczas której V schodzi z fotela po wymianie cybernetyki. I to byłoby chyba już wszystko. Dajcie znać, jak podoba wam się póki co patch 2.0. Ja właśnie lecę przechodzić swój nowy save, aby wyrobić się na widmo wolności. I to tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!